Ponton jest dzisiaj nieodzownym wyposażeniem karpiarza. Właściwie nawet jeżeli od czasu do czasu tylko go używamy, to i tak jest potrzebny, bo czasami trzeba wywieźć zanęty. Czasami łowimy w takich miejscach, gdzie zrzutu po prostu się nie da. A poza tym ponton jeszcze jest potrzebny do sondowania dna. Także właściwie każdy karpiarz powinien na wyposażeniu mieć jeden jakiś model. To jest, wydaje mi się, taki model podstawowy zupełnie. Niewielki, lekki, krótki. To jest ponton firmy Mivardi. M-Boat 180 AWB to jest jego symbol. To jest jeden z najmniejszych pontonów w ofercie tej czeskiej firmy. Z czego składa się zestaw samego pontonu, który rzeczywiście jest niewielkich rozmiarów. Ten ponton bez problemu sami możemy sobie przenieść, rozłożyć, napompować bez pomocy kogokolwiek. Czyli ponton, mamy podłogę, dmuchaną podłogę. To jest rzecz rzadko dość spotykana w tego typu rozwiązaniach, zwłaszcza w takich małych pontonach. Mamy oczywiście ławeczkę, mamy wiosła, pompkę i jeszcze zestaw naprawczy tutaj w tej tubie. Jedna rzecz, która zwraca moją uwagę już na samym początku, bardzo istotna, to kil, pompowany kil, który w większości pontonów, zwłaszcza takich małych, nie jest oferowany. Tutaj on jest i ktoś, kto pływał pontonem z kilem i bez kila, wie, jaka jest różnica w stabilnej pracy i w płynięciu łodzi. Więc ten kil jest, on znajduje się pod podłogą, więc zakładamy podłogę, a później wszystko pompujemy. Ponton, obydwie komory i podłogę mam już napompowaną, zostanie jeszcze kil. Zobaczmy, co się z pontonem dzieje, kiedy kil jest pompowany.